Okej, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie może dla niektórych taki błahy odcinek, ale dla mnie jestem mega podekscytowany, ponieważ lubię takie tematy. Powiem wam tak, dzisiaj w pracy zepsuł się przekaźnik półprzewodnikowy. Przekaźniki półprzewodnikowe są stosowane generalnie w automatyce, gdzieś tam w jakichś instalacjach domu, żeby sterować jakimiś tam urządzeniami, oświetleniem i tak dalej. Jeżeli chodzi o przekaźniki stykowe, takie na przykład jakie są do Arduino, gdzie fizycznie jest jakaś tam blaszka i dotyka drugiego jakiegoś tam styku, to takie przekaźniki są bezstykowe, czyli sterowane elektronicznie. Są o wiele, wiele lepsze niż przekaźniki właśnie te takie, jakby to powiedzieć, ja będę mówił fizyczne. I no, są droższe też zdecydowanie. Ten przekaźnik kosztuje nowy, sprawny w sklepie 50 zł. Także jakby go porównać do Arduino, no to mamy taki najtańszy przekaźnik za 5 zł. Także no, spora różnica jest. Generalnie to jest przekaźnik coś takiego. Staram się złapać fokusa. O, jest. Solid State Relay SSR 428ZD3. Jak widzicie, tutaj mamy wejście sterowania, czyli od 4 do 30 V napięcia stałego. No i tutaj mamy na górze output, czyli wyjście, czyli sterowanie na przykład grzałką 280 V, 40 A, czyli dosyć duże obciążenie może wytrzymać ten przekaźnik. Od czego on jest? Ten przekaźnik był używany w tryskiwarce, bo pracuję na wtryskiwarkach, i uległ uszkodzeniu. Uległ uszkodzeniu i uszkodził grzałkę w maszynie, która grzała tam tworzywo, które przychodzi przez ślimaka i tak dalej, i tak dalej. Dostałem go od mechanika, który go wyciągnął. Mówię do niego, bo strasznie lubię takie klimaty, żeby mi go dał, ja sobie go w domu postaram sprawdzić, rozebrać, pobawić się nim. No i przynajmniej czegoś się może tam nauczę o tych przekaźnikach takich półprzewodnikowych. Chociaż generalnie to jest to samo co te do Arduino. Taka sama zasada działania. Powiem wam tak, zobaczmy sobie jeszcze w ogóle w Firefoxie już obczaiłem kilka tematów na temat tego przekaźnika i chciałem wam pokazać. Zresztą podlinkuję też do świetnego filmu, który opisuje właśnie, jak działa taki przekaźnik półprzewodnikowy. Ja już się przełączam na Firefoxa. Słuchajcie, najpierw ten filmik podlinkuję też do mojego filmiku, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak gościu pięknie wytłumaczył, jak działa taki przekaźnik. Super filmik, naprawdę. Druga sprawa to jest w sklepie SSR 4028ZD3 QLT Power. No i on kosztuje tutaj no, jedna sztuka 50 zł. Także tani nie jest. 6 sztuk 45 już za jedną sztukę, 33 za 72 sztuki. No 24 takie przekaźniki za 40 zł, no czyli 11 zł taniej. Jeżeli ktoś ma dużo maszyn, dużo automatyki, no to warto wtedy zakupić, myślę, że więcej sztuk takich tych i mieć zniżkę. Dobra, tu jest jeszcze opis w PDF-ie tych przekaźników, jakie są rodzaje i tak dalej, oznaczenia, co znaczą. Też podlinkuję wszystko. Generalnie te wszystkie trzy rzeczy podlinkuję do filmu. Dobra, przejdźmy sobie teraz z powrotem do wideo. Postaram się ten przekaźnik przetestować. No, tak się składa, że mam tutaj taką spiralę od grzałki, to jest Hotaira, która się już przepaliła tam w jednym miejscu. No i jak wiecie, wymieniałem grzałkę i to mi zostało do eksperymentów. Między innymi dzisiaj będzie świetnie się w ogóle sprawdzi w połączeniu właśnie z tym przekaźnikiem. Ten przekaźnik podłączę sobie do takiego regulatora napięcia, powiedzmy to DC. Tutaj jest wejście, tu jest wyjście. Ustawimy sobie, jak widać, on działa tutaj od ilu? Od 4 do 30 V DC. Czyli bez problemu sobie podłączymy go pod to.
I co teraz chciałem wam pokazać? Dobra, sprawdźmy sobie w ogóle ten przekaźnik najpierw miernikiem. Najpierw miernikiem w trybie ciągłości. Jeszcze raz powiem. Mechanik, złota rączka, genialny gościu, naprawdę zna się na rzeczy jak mało kto. A powiem wam, że podziwiam takich ludzi, bo kiedyś robiłem z gościem, który właśnie tak samo dużo umiał, znał się na wszystkim. Taka złota rączka po prostu. Powiedział, że jest uszkodzony. Dobrze. Ustawiam miernik w trybie ciągłości. I teraz słyszycie, zwarcie jest, tak? Przyłożę go najpierw do wejścia DC. Nie powinno tu nic piszczeć. Nie ma pisku. Czyli to mamy sprawne. Powiem wam już tak, że tutaj te wejście od wyjścia jest oddzielone optoizolatorem. Genialna sprawa. Także jeżeli tu gdzieś zrobimy zwarcie, to podłączone urządzenie tutaj nam się nie uszkodzi. Na takiej właśnie, po to są w ogóle optoizolatory w takich przekaźnikach. Dobra, teraz słuchajcie. Przykładam miernik do wyjścia. Uwaga. Jest zwarcie, pełna zwara. Czyli teraz teoretycznie podłączając tutaj jakąś grzałkę, będzie szło non-stop napięcie. No i w wyniku tego, że tutaj ten przekaźnik jest, załóżmy, uszkodzony, przyjmuję taką teorię, że jednak gościu, który się zna, mówi dobrze. No i co się dzieje z taką grzałką w tryskiwarce? No grzałka się prawdopodobnie przepali. Uszkodzi się, chyba że zadziała jakieś jeszcze inne zabezpieczenie, które wyłączy to. No ale tu jest, widać, że zwarcie, także jak coś źle w ogóle mówię, to ktoś, kto się zna na rzeczy, niech mnie tam poprawi w komentarzu, bo naprawdę dla mnie takie rzeczy są bardzo fajne, ja się uczę i przynajmniej coś potem z tego wynoszę. Dobra, słuchajcie, ja podłączę sobie tą grzałkę. Tutaj sobie już przygotowałem kabel, który podłączę pod 220 V. Najpierw podłączę sobie tą płytkę do wejścia tutaj tego przekaźnika. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, że zarąbista jest ten przekaźnik. Tak, plus. Plus do plusa, minus do minusa. Oczywiście musi być tak podłączone, nie inaczej. Także podłączmy sobie najpierw plusa. Powiem wam, że to jest normalnie jakieś przeznaczenie, że ten przekaźnik trafił do mnie tutaj na filmik. Wierzę w przeznaczenie generalnie, tak już sobie gadając o takich sprawach duchowych, metafizycznych, nie wiem jak to nazwać. Dobra, minus do minusa. I teraz muszę tutaj tylko podłączyć zasilanie. Zobaczmy, co się stanie, jak podłączę już tutaj mu jakieś tam zasilanie. Teraz muszę bardzo uważać, bo tutaj mam na wyjściu 19 V, także jakbym zwarte kabelki, to zasilacz od razu zwara i się wyłącza. Dobra, plus jest na górze. Ok. Kiedyś tak w ogóle trzymałem właśnie kabel od zasilacza, zwarłem i no niestety zasilacz się wyłączył. Ogólnie zasilacze od laptopów są bardzo dobrze przemyślane, bo chyba mi się wydaje z tego względu, że jakieś tam normy bezpieczeństwa powinny być, bo gdyby nie miał zabezpieczenia... O, Jezu, się wystraszyłem. Zawsze jak się podłącza tutaj większe jakieś takie napięcie, akurat w tym wypadku 9,6 V, no to już jest tej skrzenie. Dobra, słuchajcie, podłączyłem 9,6 V. Nie śmiejcie się, ale sobie wykombinowałem, że żeby się nie męczyć tym potencjometrem malutkim, kręcić jakimś tam tym, przykleiłem sobie pałeczkę do czyszczenia uszu i teraz tylko kręcę. Nie muszę się męczyć żadnym tym. Tylko muszę ją troszeczkę skrócić, bo jest za długa. Dobra, ja sobie ustawię 5 V. 5 V mam tutaj. Jakby ktoś był ciekawy, jak jest dokładny ten
regulator, to powiem Wam, że no na pewno nie będzie tutaj równe 5V. Jestem z tego na 100% pewny. Żeby Wam to pokazać. 5,1. No! Powiedzmy, że udało mi się ustawić to w miarę dobrze. Dobra, 5,1 V. W ogóle zobaczmy sobie, co się dzieje po podłączeniu zasilania na wejściu tego przekaźnika. Czy dalej tu będzie jakieś zwarcie, czy coś? Ok. Słyszycie? Pipkanie. Dalej jest pipkanie. Dioda się świeci tutaj na tym przekaźniku. Czyli wejście jakby działa. Wejście tego przekaźnika jest, zakładam, sprawne. Wszystko ok. Tylko jest wyjście uszkodzone. No zresztą wiecie co, powiem Wam tak. Ten filmik, który podlinkuję do tego filmiku, wyjaśnia, jak jest skonstruowany taki przekaźnik. Jest optoizolator, co jest za optoizolatorem, a jest tam triak, z tego co zapamiętałem, czy jakiś tam tranzystor sterujący. No i dobra. To teraz zabawa z 220 V. Bardzo uważajcie, bo można stracić życie. To nie są żarty. 220 V to nie są żarty. Dobra, i tu mam dwa kolorki. Brązowy, niebieski. Brązowy to będzie faza, niebieski neutralny. Podłączę sobie brązowy do tutaj. Właśnie nie pamiętam dokładnie, jak tam przez coś sterowanie, czy przez zero, czy przez fazę, ale chyba przez zero. Chyba przez 0, czyli zróbmy tak może. 0 sobie dam za grzałką jakby. Czy przed grzałką? Słuchajcie, dobra. Podłączamy teraz tą spiralę do fazy. I teraz... 1, 2, 1, 2. Dobra. No to znaczy i tak nie ma znaczenia, bo jak podepnę w gniazdku na odwrót wtyczkę, to czy będzie faza tu, czy tu, to raczej to nie ma znaczenia. Przynajmniej tak sobie myślę. Poprawcie mnie, panowie elektrycy, jeżeli się mylę. Dobra, i teraz słuchajcie. Tu już jest 220. Gotowe do działania. Uwaga. Biorę wtyczkę. Pamiętacie, co się stało z suwmiarką? Nie śmiejcie się. To nie były żarty. To nie było specjalnie. To naprawdę przez moją głupotę. Dlatego teraz, zanim coś zrobię z 220 V, pomyślę 3 razy. Ok. Mam. Czyli teraz tak o. Podłączę na odwrót. Tu mam neutralny. Tu mam w wtyczce zaznaczone L i N, czyli N-kę do L-ki muszę, bo teraz zamieniłem na przekaźniku. I patrzcie, co się będzie działo z grzałką. Się trochę odsunę, trochę się boję, szczerze mówiąc, żeby nie było żadnego strzału. A jak będzie, to zobaczymy, czy korki wywali. Dobra. Lecę. Uwaga. Podłączam. Nagrywanie działa, głos jest. 3. Nie, jeszcze raz się upewnię. Dobra, tu, ok. Nie ma żadnego tego. Lecimy. Podłączam 220. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Uwaga. Dym poszedł z tego. Tylko na chwilę włożyłem do gniazdka, tak minimalnie. Widzicie, że już tutaj działa grzanie tej spirali. Spróbuję troszeczkę dłużej, ale mówię Wam, będę szybko wyciągał jak coś, żeby nie przyjarać tej grzałki. Wow! Dobra. Patrzcie. Grzałka działa. A teraz wiecie co? Zrobię na odwrót. Teraz podłączę
do gniazdka wtyczkę kolorami, tak jak jest tutaj na tych kabelkach, czyli fazy do fazy, neutralny i 0 do 0. I uwaga, czyli tu będzie niebieski, będzie po prawej, brązowy po lewej. Ok. I teraz podłączam, zobaczymy. Powinno też się to samo zadziać, czyli ta spirala się rozgrzeje i robimy testa. A może będzie zwarcie, może po prostu trzeba odpowiednio podłączać, żeby mi tylko nie odprysło w razie zwarcia gdzieś na nogi, bo nie mam żadnych spodni. Uwaga, podłączam jeszcze raz na krótko. Ło! Już słyszałem, że grzałka jakby się przepalała. Dobra, działa. I słuchajcie, no i co teraz, jak to teraz wytłumaczyć? Przekaźnik 220 idzie na grzałkę. W ogóle to jest dziwnie troszeczkę, bo nie wiem, czy w maszynie grzałka jest pod 220, 324 V. Kurczę, tego wam nie powiem. Musiałbym się dowiedzieć od mechanika, jakie idzie zasilanie na grzałki. Czy to są grzałki 220 V, czy jakieś grzałki prądu na prąd stały, które są sterowane na przykład przekaźnikiem 220. No troszeczkę tutaj. Nie, teraz nie będę rozkminiał. Ważne, że teraz tutaj to zobaczyliście, jak działa. I teraz zobaczymy, co się stanie w ogóle, jak ja zajdę. On powinien po niżej 4 V inaczej działać. No to ustawiamy go poniżej 4 V. Ustawię na 2 V. 2 V. Jeszcze raz podłączam do gniazdka zasilanie. Zobaczymy, co się stanie. Zadziałało. Też idzie 200. No, czyli jest uszkodzony przekaźnik. Bo teoretycznie, nawet jak odłączę teraz tutaj zasilanie, zobaczcie, odłączam zasilanie całkowicie od tego przekaźnika. Musiałbym mieć w ogóle taki sprawny przekaźnik. Wtedy bym fajnie mógł się pobawić, czy faktycznie. I teraz znowu podłączam 220. No i grzałka. Rozgrzeje się do czerwoności, aż się przepali po prostu, jakbym dłużej trzymał. Dobra, słuchajcie. No, zarąbisty eksperyment. Przekaźnik uszkodzony. Fajna sprawa. Dobra, grzałkę sobie tutaj, ale ciepła. Ktoś mi fajny patencik zdradził w komentarzu, żeby z takiego drucika można sobie użyć drucik do bezpieczników. Super, tylko ciekawy jestem, ile amperów maksymalnie na takim druciku można by pociągnąć, bo to też jest ważne. Słuchajcie, dobra, teraz jest taki motyw. Chyba wisienka na torcie. Ja chcę ten przekaźnik rozebrać, zobaczyć go, jak wygląda w środku i ile teoretycznie kosztowałaby wymiana części w takim przekaźniku, bo wiadomo, że ten przekaźnik jest całkowicie elektroniczny. Czy by się opłacało w ogóle taki przekaźnik naprawiać? Co nie? To jest dobre pytanie. I czy będzie go łatwo w ogóle rozebrać? Także jedziemy z najlepszą częścią, rozbieramy przekaźnik półprzewodnikowy, który był we wtryskiwarce, słuchajcie. Także pełna automatyka, pełną gębą. Jesteście też ciekawi? W ogóle, ujejku, ile tu jest tych cztery śrubeczki. 4TT. Fajnie w ogóle jest to wszystko tutaj mocowane, widzicie? Dobra, i tu jest pod nim cała ta płyta
Czyli pod tym plastikiem, kurczę, tylko zastanawiam się, czy to jest jeszcze wkręcane gdzieś tutaj w płytkę. Wiecie, o co chodzi? Wezmę sobie kombinarki i zobaczymy, czy to w ogóle się coś kręci. Nie, nie kręci się. Czyli kurde, będzie problem, czuję, z tym rozebraniem. I wiecie co? Czuję, że chyba użyję mini szlifierki, żeby to w ogóle jakoś rozebrać. To jest cholernie mocno stegowane. Tutaj na maksa już w ogóle cisnę. Nie. Powiem wam, że tu trzeba będzie ciąć i to bez dwóch zdań. Dobra. Rozetniemy go. Chyba, że jakoś śrubokrętem. Nie wiem, czy on nie jest zalany jakimś klejem w ogóle, bo jest dosyć ciężki. Jeżeli chodzi o wagę. Chyba, że sama ta płytka dużo waży. No ale jest ciężki. No i słuchajcie, żeby go rozebrać, no tu nie ma żadnych tych. Widzicie, sam jest plastik do tej musiałbym chyba tutaj może delikatnie. Jakoś jest, udało się. Pięknie. Zapomniałem jeszcze o jednej magicznej rzeczy. O benzynce. Słuchajcie, ale na razie nożykiem idzie fajnie. Tutaj. Okej. Okay. Może się uda go otworzyć, kurczę, bez żadnej masakrycznej inwazji piłą elektryczną. Dobra, słuchajcie. Nawet fajnie to poszło. Teoretycznie mam go tutaj już pootwieranego po bokach. Jesteście ciekawi też, co w ogóle siedzi w takim przekaźniku? Bo ja jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawy. I kurczę, teraz czym go pootwierać? Wezmę sobie takie coś. Aj, może zróbmy inaczej. Podważę sobie troszeczkę. Ach, gdzie on mi uciekł? No troszeczkę będzie, zawsze jest problem z otwieraniem takiej obudowy. O, jest! Dobra, zobaczmy może w ten sposób. Nie chcę uszkodzić tam w środku żadnych. Podginam go. Idzie powolutku. Uda się go. Już wiem, że się go uda otworzyć bez żadnej masakry. Patrzcie się. Wow! Jezu, co jest w nim uszkodzone? Nawet powiem wam, że będę mógł sprawdzić tym miernikiem RLC przecież do tych elementów, do tranzystorów i tak dalej, nie? Jakby się wylutowało. Ło kurczę, co on jest tak klejony? Ogólnie zastanawiam się. Aha. No, tu jest jakaś w ogóle chyba płyta. Zobaczcie, ja to na razie tak otwieram. Okej. Okay. Najwyżej. Jak się coś po. Już widzę, że się pourywało. Gulec. Zobaczymy sobie spód tej. Ale myślę, że może być tak, że. Aha, płytka to jest gigantyczny radiator. I teraz powiem wam tak. Jest, to jest ten. Czy nie otworzycie go? Ha, dobre. Nie otworzycie go bez uszkodzenia. To jest w ogóle taki klej, mięciutki, fajny. Taki jak ten, jakbyście galaretkę sobie robili do sałatek. Słuchajcie, ja
ustawię może teraz makro, żeby to lepiej pokazywać. Manual makro. OK. Patrzcie się. Gigantyczny tranzystor albo triak. I nazwę jeszcze jego, kurde, urąbałem. Kurde, no. Się chyba nie dowiem, jaki to jest element, ile kosztuje, czy wymiana jest. W ogóle on jest sklejony. On jest przyklejony do tej płytki takim klejem. Zamiast śrubką to zastosowali klej. Ale dobre. Ciekawy jestem, co to jest w ogóle za klej. Jakby ktoś się znał, bo ten klej jest świetną rzecz. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. To fajnie trzyma. W ogóle patrzcie się, jak to się odrywa. Jak, mówię wam, jak galaretka i to jest takie mięciutkie. Wow. Patrzcie, a tu jest płytka od tego. Są trzy nóżki przylutowane. Czyli jak oni to robią? Robią to w ten sposób, że tutaj jest cała ta płytka na tej, ta elektroniczna na tej płytce już zamocowana i potem chyba tutaj górę już montują z tym plastikiem. Dobra, słuchajcie, ja zrobię teraz normalną ostrość continuity, continuous. No i postaram się, czy mi się coś tutaj uda. Niestety nie uda mi się już odczytać tych wartości, jakie są na tym. Ale teraz będzie fajna rozkmina, jak w ogóle to otwierać. Tak, żeby dostać się do tego tranzystora. Szkoda, że go w ogóle nie jest. Trzeba będzie potem sprzątać to biurko. Jakbym chciał go odczepić. Uhohoho, nie odczepię go. Jest lutowany na twardo, chyba twardo, jak to się tak mówi. Lutowanie twarde. Pokażę wam jeszcze zbliżenie z makra. O kurczę, to ostro są zrobione te przekaźniki. Czy to będzie widać? Patrzcie, jak on jest tutaj w ogóle przyspawany. Do płytki cały ten. Także tego tranzystora jedynie, żeby go wymienić, to chyba tylko wyfrezować do równej płytki. Dobra, continuity. Czyli co, teraz przechodzimy do elektroniki. Czy to da się tutaj jeszcze wyciągnąć? Chciałbym tą płytkę wyciągnąć, powiem wam szczerze. Ale tej gumy jest, kurde, dużo. Świetnie to jest zrobione. Na pewno jest o wiele, wiele lepiej zrobione niż te przekaźniki do Arduino za 5 zł, czy tam nawet inne. Tutaj ta firma, widać, że jeszcze jest co? Salany jakimś tym? Klejem tym czarnym? No nie wierzę. Czy to jest jakiś plastik? Wow. Jak to otworzyć? Bo podejrzewam, że po drugiej stronie jest mnóstwo elementów. Mówię, jakbym to ciął mini szlifierką, tak odcinał wszystko powoli, no to wtedy na pewno bym się dostał do wszystkiego, nie uszkadzając tego przekaźnika. Czyli chyba... Jejku. Dobra, potem będę i tak sprzątał podłogę w pokoju. Ja teraz się staram to otwierać, ale tu jest dosyć cholernie to wszystko pozabezpieczane tym klejem. Nie klejem. Ja pierdziel. Się zaraz w kurze wezmę mini szlifierkę i nie będę się tak z tym bawił. Dobra, słuchajcie, nie, biorę mini szlifierkę, rozetnę go. Bo to troszeczkę jest zabawy niepotrzebnie, a tak to mini szlifierką. Bardzo szybko mi to zaraz pójdzie. Chwila, moment.
i wracam. Dobra, lecimy z mini szyfiarką. Wiem, że to dla niektórych jest bardzo nudny temat, no ale może komuś się spodoba. Także ja mini szlifierką będę chciał się dostać do elektroniki, tutaj tej całej płytki. Zastanawiam się, jak obcinać. Dobra, zrobimy tak. Tutaj bok. Polecimy. Tak, tak, tak. Potem znowu drugą stronę. Tak, tak, tak. No i zostanie nam góra potem ewentualnie. Dobra, lecimy. Będzie troszeczkę głośno, także jak ktoś tego, to niech sobie ściszy. Dobra, to lecimy teraz w górę. Oczywiście na najmniejszych obrotach pracuję. Dobra, zobaczymy, czy coś to cięcie dało. Spróbuję kombinerkami odgiąć tą. Jeszcze się uderzy. Jak to jest w ogóle? Kurde, grube. Ja pierdzielę, grube to jest, no. Jest cholernie. Jeszcze tutaj. No, nie spodziewałem się, że będzie aż tak... cholernie porządnie zrobiony ten przekaźnik. Chodzi o jego budowę. Dobra, to lecimy teraz w drugą stronę. Wow. Co tu się tak sypie białego? Dobra. Zaraz wam coś powiem. Dobra. Słuchajcie, jest taka sprawa, nie chcę też uszkodzić tam dużo tych elementów, bo o, tutaj to pięknie zaszło. Bo chciałem sobie też wykorzystać, na przykład wlutować optoizolator, bo jest na pewno sprawny. Tu jest dioda. Czy jej nie przeciąłem? Nie przeciąłem. Tu jest ta diodka, która sygnalizuje. Zresztą zobaczymy, czy
No i ten, o kurczę, ten tutaj tranzystor, czy tam triak, jest cholernie, jak widzieliście, duży, no. Dobra, teraz zastanawiam się, okej, wiem jak teraz utnę. Teraz utnę tutaj i tu, czyli już będę miał ściągniętą całą jakby górę. Dobra, lecimy. Nie chcę się też za bardzo spieszyć, żeby nie złamać tarczki. Już widzę, że się chyba odkręciła. Okej. Dobra, słuchajcie, ściągamy tą górę. Ja pierdzielę, kawał grubego plastiku. Jeszcze tego nie przeciąłem. No nie, no dobra, muszę sobie dokręcić tylko tarczkę. Okej. Lecimy jeszcze dalej. Powinno samo już odpaść zaraz. Nie wierzę, nie wierzę po prostu. Słuchajcie. To jeszcze jest zalane czy coś? Ta, ale jaka lipa. Powiem wam, że zastanawiam się, dlaczego ci producenci wszyscy, kuźwa, muszą zalewać tak wszystkie te elementy. Tutaj widzę, jest ta od przegrzewania się. Zapomniałem, jak one się nazywają. Ej, słuchajcie. Czy teraz, nie pamiętam, gdzie jest. Aha, czyli zobaczmy, co się stanie w ogóle, jak teraz bym podpiął zasilanie. Tu jest plus, czyli ten. Zobaczymy, co się, czy w ogóle się zaświeci dioda. Jeszcze raz. Oczywiście już teraz nie będę nic podpinał od 220 V, bo to by groziło niebezpieczeństwem. A teraz tako, gdzie jest ta płytka? Czyli mamy minus jest po lewej. Minus jest po lewej. Plus jest po prawej. Zobaczmy, co się stanie, jak go podłączę pod zasilanie DC. Uwaga, minus, plus. Działa jeszcze. Jeszcze ta strona działa. Można by fajnie sobie śledzić. Tą płytkę, jeżeli uda mi się ją jakoś w miarę wylutować. Tak się teraz patrzę, zastanawiam, jak ją podejść. No na pewno jest nieźle zalana. Tutaj, no kurde, i to grubym takim tym. Słuchajcie, obawiam się, że odzyskanie elementów z tej płytki jest po prostu nieopłacalne. Gdyby to nie było zalane, to już mógłbym sobie elementy wylutować. A widzicie, jak oni to zalali.
Teoretycznie, chociaż teraz można by wymieniać sobie tą końcówkę sterującą, ale tu też jeszcze jest zalane. Jedna nóżka, nie wiadomo gdzie jeszcze idzie. Jest jedna, druga. No jeszcze trzecia powinna być, bo wszystkie takie jakby tranzystory zazwyczaj mają trzy nóżki. Myślę, co tu zrobić. Naciąć tu po boku trochę, ale to mi nic nie da. Tutaj. Dobra. Postaram się, jak już to rozwalam, no to lecimy do końca z tym. Ile mi się uda, tyle mi się uda. Słuchajcie, te białe to jest pył od płytki elektronicznej PCB. No i stało się to, co kurczę wiedziałem, że się stanie. Dobra, jeszcze nie chcę denerwować, ale kurde, jeszcze mi się kombinerki pierdzielą. Chcę tylko płytkę, nic więcej. Proszę was, pozwólcie mi te elementy odzyskać, chociaż trochę. Dobra, tutaj też się już nie będę z tym pieprzył. Nie no, wiecie co? Kupiłem takie kombinerki, no i ciągle mi się to zaślizguje. Będę musiał tutaj jakimś klejem pod spodem podlać, żeby to kurde się trzymało, bo to jest masakra. To łatwo odpada. Bardzo, jeżeli się dobrze złapie. Teraz staram się tutaj jakoś. Ja pierdzielę, nawet te co się wkręca, przewody. No nie wykręcicie tego, bo to jest tutaj lutowane. Wszystko. Także taki przekaźnik. No, jestem pod wrażeniem, jak bardzo producent zabezpieczył go przed ewentualną naprawą. No bo przecież po co naprawiać? Można kupić, kurczę, nową sztukę. Nie? Dobra, słuchajcie, ja zrobię pauzę, żeby się ten film nie ciągnął godzinami. Założę tarczkę. Już zresztą kończą mi się powoli. Patrzcie, ile mi poszło. Połowa. Przez tą, większość przez to, że gdzieś albo mi pękła, albo mi spadło i uszkodziło tarczę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą płytkę, zobaczcie, ja już tutaj praktycznie wszystko obciąłem, co mogłem obciąć. Faktycznie jest tak, jak mówił mi mechanik. Jest zalane to wszystko. Także tutaj no nie widzę sensu już dalszego drążenia tematu, bo cała płytka jest od góry zalana, patrzcie jaką warstwą kleju, z przynajmniej pół centymetra, centymetr kleju. Jedynie co jeszcze mógłbym tutaj zrobić, to wpuścić, spróbować benzyną podlać. Może puści, może nie puści, ale raczej wątpię. No i na sam koniec tak też zrobię. Ale to zobaczę gdzieś za 10 minut przynajmniej,
co się stanie. Także ja robię pauzę i zaraz wracamy. Zobaczymy. Zobaczycie, czy w ogóle coś benzyna dała, czy nie dała. Jak nie, to trzeba sprzątać ten syf z biurka i zakończyć temat z przekaźnikiem półprzewodnikowym sterowanym elektronicznie. Dobra. Oczywiście jest cichutki. Nie, nic go nie słychać, żadnego pykania. Słuchajcie, no niesamowite, ale walczę z tym, podważam tutaj. Benzyną podlewam. Benzyna ma to do siebie, że jest świetnie penetruje i rozkleja jakby tą warstwę płytki od tego. Niestety już płytka jest uszkodzona, bo widzicie, jak tutaj pękła po włożeniu śrubokręta, podważeniu tego czarnego kleju. Udało mi się odzyskać już jeden element. Słuchajcie, jest nim rezystor. Gdzie ja go położyłem? Gdzieś zginął w tym syfie. Ja pierdziel. Gdzieś tu rezystora jakiegoś, kurde, wyciągnąłem. Dobra, nieważne. O, jest. Jeden rezystor. Potem zmierzę sobie, ile on ma ohmów. Ale mamy tutaj układ już. Przynajmniej się do układu, kurde, dostaliśmy jakiegoś. Podejrzewam, że to jest ten sam, co na ustawie makro. Spróbuję to pod makrem pokazać. To jest, o kurde, makro, fajnie daje rady, jak jest powiększony ekran. To jest jakiś OC30837111Q. Kurde, jeszcze tutaj by przydało się troszeczkę tą warstwę usunąć. Jest, teraz będzie cały dostępny opis. MOC3083. MOC3083. Wpiszę sobie w Google. No i słuchajcie, patrzcie, w Google mamy już wyniki dla tego elementu. Sprawdźmy sobie, co to jest. Triak. To jest triak. To jest triak, który właśnie z IC0 Cross Triak Over coś tam, coś tam. Czyli tu mamy wejście. DC. Minus plus. Tak, idzie plus na pierwszą nóżkę. Nawet. Ile to kosztuje? 34. Ale czego 34? Dolarów? Nie no, coś kurde ten. Zobaczmy sobie gdzieś eronota.pl. O, słuchajcie, jest. Zalkosyn try output octop. Aha, to jest to zabezpieczenie optyczne. Optocoupler. Czy nawet PDF jest do tego? Otwórz w Firefoxie. No, 65 Deep Zero Cross Optoizolator Triac Driver Output. 800 V w piku. Ładnie. Ładnie, ładnie. Czyli tu już będziemy mieli jeden element, sobie odzyskamy do naszych śmieci elektronicznych. Czyli to znaczy moich śmieci elektronicznych. No i tu, no to też jeszcze podlinkujemy sobie ten elemencik, jaki znaleźliśmy. Tym. Mnóstwo informacji na temat tego. Co? Benzyna śmierdzi. Znaczy dla mnie pachnie. Moja mama, Boże, jak śmierdzi. A benzyną tutaj przecież, kurde, dawałem. No trzeba będzie potem wywietrzyć tutaj w ogóle pokój. Dobra, lecimy dalej z rozbieraniem tego cholerstwa.
Autofocus, continuity. Sobie tylko coś sprawdzę. Ile ja mam procent baterii? 46. To nie jest tak źle. Dobra. Zrobię pauzę. Jeszcze dalej go postaram się rozwalić. Słuchajcie, muszę wam to pokazać, ale jest, kurde. Pięknie się udaje go otworzyć. Patrzcie, ten klej. Benzyna działa cuda. Naprawdę, benzyna jest genialna. Gdybym dłużej potrzymał tak. Gdyby w ogóle zanurzyć takie coś w benzynie, podejrzewam, że... Ale mi trzyma tutaj ten jeden element tego. To jest prawdopodobnie zabezpieczenie jakieś termiczne. No dobra. Nic nie poradzę na to. To jest podpięte. Właśnie chyba do tego. Dobra. Widzicie? Ja, udało się. Jezus, z tej płytki oczywiście już nic nie będzie. Gdyby tutaj nie pękła po boku, to jeszcze teoretycznie można by coś działać na takiej płytce. No, czyli co? Wniosek. Włożyć to do benzyny, wykąpać, tak żeby benzyna podlała te całe tutaj zalanie, bo jest zrobione to tak, że da się wyciągnąć. Co, śmierdzi? Śmierdzi? Ej, mamo, śmierdzi? Dobra, już wywietrzę okno. Boże. Ej, powiem wam, że jestem przyzwyczajony do zapachu benzyny. Mnie to tak nie przeszkadza. Dobra, ten element walić. Jest tak uszkodzony. Czyli mamy całą płytkę wartą 50 zł w sklepie Nowa. I słuchajcie, co my tu mamy? Optoizolator. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rezystorów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rezystorów. Tu jest jedna diutka mała. Zenera. No i te zabezpieczenie tutaj podejrzewam jest C1. Kondensator. To jest kondensator jednak. Dobra, okej. Okay. Pomyłka. Myślałem, że to jest to zabezpieczenie. Przeciw takie temperaturowe. Tutaj mieliśmy diodę, która świeciła nam. No i najważniejszym elementem był ten cały triak, który sterował. No w zasadzie ten triak był takim przełącznikiem. Pyk, 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 pyk. Który załączał, wyłączał na przykład grzałkę. I co tu mogło ulec uszkodzeniu? Na pewno ta sekcja od wejścia jest sprawna. No i co my tu mamy jeszcze? Jeszcze jakiś element, dosyć taki ciekawy z tego co widzę. Ale to jest, podejrzewam, tranzystor. Zaraz zobaczymy sobie jego nazwę. Dobra, ja zamykam benzynę już, bo nie będzie potrzebna. Ale widzieliście, że benzyna zdziałała tutaj bardzo, bardzo dużo, bo podlała cały ten klej, który był właśnie na tej płytce. Ja teraz zrobię makro i poglądamy sobie tą płytkę pod makrem. Dobra, jeszcze powiększymy nawet trochę. Albo nie, niech będzie tak. W sumie to nawet mógłbym troszeczkę oddalić. Dać troszeczkę jaśniej. No i zobaczmy sobie w ogóle od tej strony, od strony wejścia. Co my tu mamy? Tu jest jakiś tranzystorek. Czy uda się przeczytać jego wartość?
Spróbuję go jakoś tak odjąć, albo ja przeczytam. Tu pisze 02655, pod spodem Y, 66. Może wy tego nie zobaczycie, nie uda mi się wam tego pokazać. O, jest. Czy to jest C? 02 albo C2. C2655. Coś takiego. O, teraz będzie widać. C2655. No i co? I kilka rezystorów. Podejrzewam, że to są pół wata, może 1 wat mocy. Chwila. Ale powiem wam, że te rezystory nawet mi się przydadzą, jak one są 1-watowe. No i nic więcej takiego tutaj, nic szczególnego. Optoizolator sobie wylutujemy. Ale fajnie widać teraz płytkę, nie? Się tak pod światło da. Szkoda, że tego elementu, gdzie on jest. Może ktoś go rozszyfruje. Jak go ktoś rozszyfruje, ja go wam dam do zbliżenia, to jesteście mistrzami. Dobra, jeszcze sobie tutaj bym go wyczyścił. Jak ktoś rozszyfruje ten element, to jest mistrz. Coś takiego. HS. Jezu, nie uda mi się tego wam pokazać tak super. Musiałbym zrobić tutaj albo po prostu wyłączyć auto macro continuity. Ok. I tak będzie lepiej czytelniej. Pod światło już wam pokażę. HS, poczekajcie, ja tutaj zdrapię to. W lewym górnym rogu jest 17. Tutaj jest oznaczenie w prawym górnym rogu 0841. 0841. No ale niestety ten napis główny. No to już jest łamany. Chyba, że mu gdzieś tutaj w tym znalazł i posklejał. Nie, to jest chociaż możliwe, ale to szukaj, który to był od tego. Nie, nie, to już jest szaleństwo jakieś. Naprawdę. Ale jakbym się uparł, o ile to gdzieś nie odprysło i nie poleciało. Tak próbuję to gdzieś tutaj znaleźć. To były takie te... Nie, nie, to jest szaleństwo. Także jak ktoś rozkminili, co to jest za element, poda mi linka do tego, to stawiam browara, jak będzie we Wrocławiu. Płytka fajna. Bo to jest chyba serce całego tego przekaźnika, że tak powiem. Jeszcze raz na sam koniec. Rozwalony przekaźnik, który był we wtryskiwarce, uszkodzony. Czego się nie robi dla filmików i dla poznania tajemnicy zawartości różnych urządzeń, nie? Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że komuś się tam filmik spodobał. Ja sprzątam i idę odpoczywać, bo muszę odpocząć sobie troszeczkę, bo jestem zmęczony. Dobra, trzymajcie się, na razie.